September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night howling at you. Tables have turned, by my side. You make me sweat in the coldest of nights. Witam serdecznie wszystkich hodowców w Polsce. Witam wszystkich hodowców. Marcin Rzepka na pierwszym planie. Co prawda hodowla Marek i Marcin Rzepka. Ale ze względu na obowiązki taty, tata nie mógł dzisiaj uczestniczyć w wywiadzie. Wspaniała hodowla, którą dzisiaj gościmy. Trochę poopowiadamy o ciekawostkach. Ale ty, Marcin, jakbyś mógł powiedzieć, ostatnie lata to na pewno duże sukcesy. Co to za sukcesy? No na pewno. No powiem szczerze, na przestrzeni ostatnich 11 lat no, osiągnęliśmy ponad 35 razy mistrza okręgu na różnych dystansach, na krótkich, średnich, dalekich. Olimpijczyka mieliśmy. Wygraliśmy też samochód na wspólnym gołębniku, więc no, niezliczona ilość pierwszych nagród, bodajże 79 razy pierwszy gołąb na oddział, 80 chyba 5 razy drugi gołąb na oddział, około 60 chyba 8 razy trzeci gołąb na oddział. Oczywiście no, przy ilościach takich 2-3 tysiące gołębi, więc nie małych. Więc na pewno te ostatnie 11 lat no, to jest pasmo wielkich naszych sukcesów, które no, zamierzamy kontynuować. W waszej hodowli bardzo dużo rzeczy się zmienia. Tutaj przede wszystkim mi się wydaje, że duża rzecz w waszym kierunku co do badań genów przez Instytut z Krakowa. Bardzo dużo idziecie w kierunku właśnie takiej pracy przy gołębiach, nie tyle zakupów, ale też jakby tych genów, bo robicie własne badania naukowe. No wiadomo, no, gołębie na pewno trzeba kupować, żeby mieć top najlepsze gołębie, ale no, chcemy iść jeszcze do przodu i teraz skupiliśmy się głównie na badaniach na genach szybkości, które już wykonujemy od ponad roku. Kolejny etap to jest nowość, to są geny na orientację. Jesteśmy chyba jako jedyni na świecie w tym momencie, którzy testujemy te geny wspólnie z Instytutem z Krakowa, więc jest to nowość, która myślę może zawojować najbliższe lata w ogóle sport gołębi pocztowych na świecie nawet. Tutaj jeżeli chodzi o waszą hodowlę, te zmiany, to jakie to są gołębi, jakie zakupiliście? Jeżeli chodzi o zakup gołębi, to jest tak, że ja analizuję, które gołębie, które hodowle najbardziej lecą, najlepiej w Belgii, w Holandii i główny nacisk postawiliśmy na top najlepszy, czyli rodzina Van de Hide, Kurt Platte, Gino Clique, André Rothhoff. Są to hodowle w moim mniemaniu absolutnie najlepsze na ten moment. W ostatnich 3-4 latach mają wiele zwycięstw narodowych oraz bardzo, bardzo dużo gołębi w pierwszej setce na całą Belgię. Zwróćmy hodowcy uwagę, tak trochę cofnę się do tyłu, jeszcze zobaczmy, na lewej stronie mamy już widoczne, fantastyczne gołębniki, które już sprawdzają się od 20 lat? No może nie 20, ale już ponad 15 lat te gołębniki stoją, tą część też wybitny hodowca ją budował, Andrzej Wiosna, drugą część już zbudowaliśmy sami od podstaw. Gołębniki no naprawdę funkcjonalne, sprawdzają się. Na ten moment nie planujemy żadnych zmian, dlatego że gołębie czują się dobrze, wentylacja jest odpowiednia, więc myślę, że
posłużą nam jeszcze wiele lat. Jeżeli chodzi o takie proste rozwiązania, tak byś mógł Marcin pokazać, bo tak naprawdę gołębnik nie ma żadnych wlotów. Znaczy tak, jeżeli chodzi o rozwiązania, to tak, u nas stosujemy, nie stosujemy belgijskich wlotów, czy tak, u nas jest pleksa, pod pleksą znajduje się antena. Pozwala to, że antena nigdy po prostu nie jest narażona na jakieś opady deszczów, czy ten jest w suchym miejscu. My stosujemy klawisze widełki do wejścia. Dlaczego? Bo zawsze ten gołąb na ten 1-2 sekundy zatrzymuje się przed wejściem i to daje nam gwarancję, że ten gołąb się zarejestruje. Leciliśmy już na różnych systemach zagranicznych, w tym momencie też lecimy na zagranicznym systemie, ale dopiero to, że ten gołąb się zatrzymuje, daje nam gwarancję, że nie ma możliwości przepuszczenia gołębia na antenie. Jeżeli chodzi o gołębniki, zasada jest we wszystkich gołębnikach jedna. Dołem powietrze wchodzi, górą powietrze wychodzi. Czyli mamy po prostu tak jak to chyba w wszystkich gołębnikach, system dolnej części zaciągnięcia powietrza, górnej części wypuszczenia, czyli pod łatami, pod dachówką jest. Znaczy po prostu... tak, jeżeli chodzi o ten gołębnik starszy, tu mamy wyjście powietrza przez okno dachowe, które otwieramy w zależności od warunków na polu. Jeżeli jest po prostu chłodniej, zimniej, jest to mniejsza szczelina, w dni upalne jest szerzej otwarte okno. Jeżeli chodzi o nową część, tam zastosowaliśmy kominy, które no w sposób delikatny działają po prostu cały rok. Co jeszcze mogę powiedzieć? Gołębnik jest drewniany. Jeżeli chodzi o tą część, z tej części lecą gołębie młode. Gołębie młode nie lecimy jakimś systemem, ani nie lecą w erdowieńskie, ani z gniazdówki. Ze względu na to, że nie mamy po prostu na to czasu. Gołębie normalnie lecą z siodełka, nie są zaciemniane. Generalnie to nie przykładamy takiej uwagi do lotów młodych. Chociaż mieliśmy jeden, myślę, że z większych, lepszych wyników w Polsce, może nawet jest to jeden z rekordów, bo mieliśmy 81 gołębi na oddział przy 4300 włożonych gołębi przez oddział, więc myślę, że to jest jeden takich z lepszych wyników w Polsce. Tutaj ja zwrócę uwagę hodowcy, że nie jest to nic za darmo. Kto obejrzał kilka sekund temu film, zobaczył, że na przedziale, gdzie jest chyba siodełek około, nie wiem, 100, jest tylko może z 30 gołębi. Znaczy teraz powiem tak, może tu się więcej troszkę gołębi zebrało, bo przyszły do jedzenia, ale tu jest tak, że jest po prostu woliera w wolierze mamy ruszt na wysokości gdzieś 40 cm i młode też siedzą część gołębi w wolierze. Tutaj mamy gołębnik samców z mojej drużyny. W każdym gołębniku jest płyta grzewcza. Płyta grzewcza jest podpięta pod regulator temperatury i wilgotności. Staramy się, żeby cały czas była ta wilgotność między 60 a 65%. Cele są standardowe ramki, z tym, że zastosowaliśmy tutaj przerwy pomiędzy celami, w celu, żeby nie było takiej rywalizacji między samcami, bo uważamy, że gołąb po prostu ma odpoczywać, być wypoczęty, a nie żyć po prostu w ciągłym stresie i rywalizacji o cele. Inaczej motywujemy gołębie i na pewno nie w sposób taki, że samiec z samcem się po prostu bije. A z takich prostych trików, to jakie to są takie triki motywacyjne? Znaczy powiem szczerze, lotowaliśmy różnymi metodami. Przez wiele lat dałem sobie głowę uciąć, że najlepsza metoda to jest suche wdowieństwo. Ale w tym roku zrobiliśmy doświadczenie i jedną drużynę złączyliśmy na suche wdowieństwo, drugie puściliśmy młode. I powiem szczerze, że w przypadku polskich lotów, gdzie są dłuższe dystanse i są te loty bardzo wymagające, ta motywacja z tym młotkiem przed sezonem niestety wygrała w tym roku. Co uważałem zawsze, że mimo wszystko ten młody osłabia tą formę lotową gołębia, gołąb się pozbawia witamin, minerałów,
Ale mimo to, jeżeli hodowca odpowiednio suplementuje gołębia, daje maksymalną ilość witamin w pełnym zakresie, pełną ilość minerałów, odpowiednia karma, to ten mudek przed sezonem nic nie szkodzi, a mimo wszystko bardziej pomaga. Powiem szczerze, że samica, z mojego doświadczenia, jak samica, która miała tylko jajka przed sezonem i spotka na trasie lotu, treningu samce luźne, potrafi się zatrzymać i nie ma motywacji powrotu do gołębnika, tylko po prostu zatrzyma się na 2-3 godziny i dopiero po jakimś czasie wraca do gołębi. Więc tu jednak trzeba tego gołębia nie tylko karmą, przywiązaniem do gołębnika, ale trzeba jeszcze motywować tym łódkiem. To są takie moje spostrzeżenia po tym roku. Wiadomo, że są jeszcze stosowane różne inne triki w sezonie lotowym, no ale to już wszystko jest uzależnione od danego lotu, czy jest to lot z wiatrem, pod wiatr i oraz odległościami. A warto zaznaczyć, że sezon 2020 był sezonem trudnym. No bardzo trudnym. Pierwsze, że był bardzo opóźniony. Ciężko było odpowiednio się strzelić z formą, więc myślę, że w tym sezonie, jeżeli chodzi o 2020, u nas przynajmniej sprawdziła się metoda z młodym przedsezonem, wyśmienicie. Mam samicę 1232, jest to w tym momencie najlepsza moja samica w gołębniku lotowym. Ta samica była ponad 10 razy w pierwszej dziesiątce na oddział. No, wybitna samica, przebadaliśmy ją również na geny, na orientację. Ku naszemu zaskoczeniu oczywiście na maksymalny gen na orientację. Więc tu jest kolejne potwierdzenie, że to nie są przypadkowe geny, tylko jednak najlepsze gołębie posiadają ten gen. Ta samica na każdym dystansie się sprawdza, czy jest lot 700 km, czy 200, czy 300, siada czołowo, więc to jest gołąb uniwersalny, no, który, powiem szczerze, no najbardziej cenimy ze względu na polski program lotowy. Myślę, że no, jeżeli tego genu by po prostu też nie miała, no to nie wątpię, żeby po prostu osiągała takie wspaniałe wyniki. To jest warto zaznaczyć z tymi genami, bo o tym będziemy też dzisiaj opowiadać, że te gołębie, które mają ten gen orientacji, one po prostu tną w linii prostej. Fajnie to widać. Dokładnie. Na tych GPS-ach, gdzie widać, że gołąb nie zbacza nawet z drogi o 5-10 km w prawo bądź lewo. On tnie jakby po sznurku w linii prostej, tak? Dokładnie. Ostatnie półtora roku to jest taki przełom, jeżeli chodzi o naszą hodowlę. Do tej pory cały czas przez 10 lat ostatnich bazowaliśmy na tych swoich topowych gołębiach typu Cavendish, Grzesiki, Stary Szwak, Awa. Od półtora roku postanowiliśmy nabyć sporo, powiem szczerze, gołębi z Belgii, z Holandii, z Niemiec, ze względu na to, że no jednak te linie już są bardzo spokrewnione ze sobą, no i kto nie kupuje, nie szuka, no się cofa, no zostaje w tyle, no dlatego no musimy podążać za trendem i szukać jeszcze lepszych gołębi, żeby skrzyżować z naszymi i dojść do jeszcze lepszych swoich gołębi. I powiem szczerze, u nas zakup gołębi wygląda tak, że ja analizuję loty narodowe w Belgii i po prostu stwarzam sobie ranking hodowców według swojego uznania, który hodowca ma najwięcej gołębi w pierwszych 100 w danej strefie w Belgii. Czyli jest strefa B1, to przykładowo ten i ten hodowca jest najlepszy. No i z mojego rankingu mam 5 hodowców topowych, jeżeli chodzi o Belgię. Absolutnie numer 1 według mojej oceny na ten moment w Belgii jest rodzina Van de Hiede. No niepowtarzalne mają wyniki, potrafią mieć 3 pierwsze gołębie na 30 tysięcy gołębi na całą Belgię. I to niejednokrotnie, tylko już w ostatnim roku 2 razy takie loty mieli. Mówimy tu o lotach dalekodystansowych. Tak, znaczy oni specjalizują się głównie na lotach między 400 a 500 oraz na lotach takich 630 km. Ostatnio mieli właśnie 3 pierwsze gołębie z 622 km na całą Belgię, więc to no,
to już nie są przypadki, tylko to już jest lot po prostu bardzo wymagający, a oni po prostu są lepsi od innych. I stąd tutaj nasza pierwsza decyzja, że nabyliśmy stopowych gołębi od rodziny Van de Hide. Nabyliśmy dwa gołębie po zwycięzcy z 700, chyba bodajże 10 km z lotu Cahors. Dwa gołębie. Nabyliśmy samicę inbred na najlepszego gołębia rozpłodowego Van de Hide Mateo. No, powiem szczerze, nabyliśmy parę tych gołębi i wszystko albo ze zwycięzców narodowych. O, mamy po samcu, który był pierwszy na 32 tysiące z lotu Wierzony, więc staraliśmy się top najlepsze z najlepszej hodowli. To jest pierwsza hodowla, na którą po prostu postawiliśmy. Drugą hodowlą, która też jest w mojej ocenie jedną z pięciu najlepszych teraz w Belgii, jest hodowla Kurt Plater. Jest to hodowla, która w ostatnich latach miała 7 razy najlepszego gołębia na całą Belgię. W tym roku, w marcu, odbyła się totalna aukcja z wyłączeniem gołębi młodych w tej hodowli. Było około 400 gołębi. Udało nam się nabyć gołębi, powiem, znaczną ilość. I dokładnie 28 sztuk. I też mamy między innymi trójkę dzieci Kanibala, gdzie Kanibal poszedł praktycznie za 100 tysięcy euro. Akurat w bardzo ciężkim czasie, bo był wtedy szczyt pandemii. Powiem szczerze, że no, też mieliśmy wahania, czy kupować gołębie, co będzie, ale zaryzykowaliśmy i powiem szczerze, że no, gołębie rewelacyjne. Myślę, że to są ta sama półka co Van de Hide. I nie żałujemy tego zakupu. Kolejnym gołębnikiem, który w ostatnim tygodniu nabyliśmy gołębi, to jest Andre Rotkow. Andre Rotkow zrobił też totalną aukcję. Było chyba 300 gołębi na tej aukcji. Jest to hodowca już z bardzo dużym doświadczeniem. Od 30 lat to jest absolutny top. 18 razy jest królem Antwerpii. Może nie ma tak idealnego położenia jak inni hodowcy wybitni, bo ma dużo gorzej ukrzykiwany gołębnik w Belgii, ale leci, no nieprawdopodobnie leci. Udało nam się nabyć dwójkę dzieci po Belgium West. Samica, która była najlepszym reprezentantem Belgii na olimpiadzie. Udało się nam nabyć dwójkę dzieci po Sandrze. Była pierwsza narodowa samica Belgii. Udało nam się nabyć dziecko A130, dwójkę dzieci A130, więc no albo po zwycięzcy narodowym kupowaliśmy, albo po top najlepszym rozpłodowym gremniku. No i kolejną rasą, którą też mocny nacisk postawiliśmy na gołębie Ginoquique. Mamy tych gołębi około 15 teraz w naszej hodowli. Gino był nawet u nas w tym roku w lutym. Zaprzyjaźniliśmy się z tą hodowlą. Strasznie nam się te gołębie podobają. Gino jest to większa hodowla, ale powiem szczerze, to też jest sztuka mieć dużo gołębi i zapanować nad taką hodowlą, bo zapanować nad stadem 30, 40, 50 gołębi zdrowotnie, to jest dość łatwa sztuka, ale jeżeli ktoś ma dużą hodowlę typu 1000 gołębi i jest w stanie nad tym zapanować, to jest naprawdę już no mistrzostwo świata, bo widać to nawet po wspólnych gołębnikach. Czym większy wspólny gołębnik, tym jest trudniej, bo po prostu no, każdy gołąb ma jakąś inną dolegliwość i inaczej na niego trzeba patrzeć. I Gino ma taki dar, że co prawda włoży 150 gołębi na lot narodowy, ale potrafi mieć nawet 30 w pierwszej setce na Belgię, więc to jest według mnie to jest fenomen. Drugie jeszcze gołębie ma wybitne w ręce. Tutaj w ogóle nie ma zastrzeżeń. W tym roku gołąb oryginalny Gino został zakupiony przez Ronnie Mentena.
Ronima, pierwszego gołębia w ogóle na całą Belgię. Oryginalnego gołębia urodzonego u Gina. Jest to coś z Golden Prince'a albo z... Tak. Z Golden Prince'a, z tego co wiem, i chyba z Prince Rudy. Powiem szczerze, jeszcze nie śledziłem dokładnie rodowodu, bo jakoś nie był upubliczniony, ale z tego co wiem, to był z Golden Prince'a. Kolejną nowością w naszej hodowli był zakup gołębi pod wspólne gołębniki. Zrobiłem analizę wszystkich liczących wspólnych gołębników, które gołębie tam się sprawdzają i wygrywają. Wyszło mi, że jedną z czołowych hodowli linii gołębi są gołębie Hardy Krugera. Dla przykładu, z finału w południowej Afryce aż 8 gołębi wywodziło się z tych gołębi, dokładnie z gołębia Black Power. Nabyliśmy znaczną ilość tych gołębi. Planujemy w przyszłym roku krzyżować te gołębie z naszymi topowymi gołębiami z Krzesika, z Cavendisha, ze starego szwaka z Awy i te gołębie po prostu wysyłać pod różne wspólne gołębniki. Kolejną hodowlą, która też znakomicie się sprawdza na wspólnych gołębnikach, jest hodowla Reinen Bolton. Ta hodowla wygrała już 3 samochody na różnych wspólnych gołębnikach. Miała około 80 nagród w pierwszej setce na różnych wspólnych gołębnikach. W maju tego roku przeprowadzili aukcję totalną na Pipie. Nabyliśmy tam 18 gołębi z ich najlepszych linii i te gołębie również będziemy się starali po prostu łączyć z naszymi topowymi gołębiami i też wysyłać pod wspólne gołębniki. Jaki efekt to przyniesie, się okaże. Na pewno kolejną nowością, którą wprowadziliśmy w ostatnim roku, jest badanie gołębi na genach szybkości. Przebadaliśmy wszystkie swoje gołębie na genach szybkości, na rozpłodzie oraz na gołębnikach lotowych. Część gołębi usunęliśmy, które gołębie nie miały w ogóle tych genów. Głównie patrzymy na geny LDH. Dlaczego? Bo jeżeli gołąb ma ten gen, to dużo szybciej się regeneruje po ciężkim locie oraz nie czuje takiego zmęczenia. Ze względu na to, że po prostu ten kwas mlekowy szybciej się uwalnia z mięśni oraz krew się tak nie zakwasza po ciężkim wysiłku. Kolejny gen, na który bardzo zwracam uwagę, jest DDR4. Można powiedzieć, że jest to trochę jakby gen szczęścia. On odpowiada za dopaminę, która wpływa na to, że gołębiowi się jakby chce, że on przezwycięża swoje granice i po prostu ma jeszcze lepszą wydolność, lepsze wyniki. Aktualnie z Uniwersytetem z Krakowa pracujemy nad kolejnymi genami. Są to geny na orientację. Mamy już zrobione doświadczenia i badania i wyłoniliśmy już 2 kluczowe geny, które wpływają na orientację gołębia. Jak to badaliśmy? Zakładaliśmy gołębiom na nogi obrączki GPS i mierzyliśmy trasę lotu, jak gołębie lecą z poszczególnymi genami. Co okazało się? Gołębie, które mają geny na orientację, potrafią lecieć praktycznie po linii prostej. One nie patrzą, czy mają na przeszkodzie lasy, jeziora, tylko lecą po linii prostej. Gołębie, które tych genów nie mają, w 90% przypadkach lasy obkrążają. Co ciekawe, dokładają około nawet 15 do 20 km na treningu z 70 km. Więc gołąb, który tych genów nie ma, nie ma szans po prostu wygrywać, bo po prostu on dużo dalszą drogę pokonuje w locie. Dużo osób w Polsce nie wie, ale zwróćcie hodowcy uwagę na to, że ty ze swoim tatą, czyli Marcin i Marek Grzebka, prowadzicie takie własne badania, bym powiedział, na podstawie właśnie tych GPS-u, na podstawie właśnie współpracy z instytutem. To jest instytut? Tak, to jest
Instytut przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W Krakowie. Wy z tym instytutem po prostu prowadzicie badania na temat gołębi i to są właśnie badania, które też prowadzicie pod kątem genów. Wasze wszystkie gołębie przez ten instytut zostały przebadane nawet w gębniku rozpłodowym. To jest około ile? 1000 gołębi? Tak, no mniej więcej 1000 gołębi już przebadaliśmy. I na podstawie tych genów też zredukowaliście swoje stado w gębniku rozpłodowym. Tak, na ten moment zrobiliśmy selekcję w swoich gębnikach na podstawie genów szybkości. Teraz pracujemy właśnie nad genami nadorientacji i to będzie kolejny etap po prostu selekcji gołębi. Z tym, że wiadomo, no, to nie jest tak, że my stwierdzimy, że gołąb jest bez genu na szybkość czy orientację i my go sprzedajemy, nie wiem, komuś innemu, żeby się z nim męczył. No, u nas to niestety wygląda tak, że no, może ponieśliśmy jakieś koszty, ale takiego gołębia po prostu usuwamy z hodowli, bo tu trzeba też grać uczciwie i nie można pozbywać się gołębi, który my wiemy, że on po prostu nie sprawdzi się. Druga ważna rzecz to jest właśnie przykład z tego lotu treningowego. Pokazywałeś mi osobiście mapkę z GPS-em, kiedy gołębie jedną grupą przeleciały przez tą górę, przez ten las u was po linii prostej z lotu, a druga grupa, około powiedzmy tam, nie wiem, 70-80 gołębi z treningu, obróciła prawie 70 km, 80 więcej dookoła tego tak, lasu, tak? Dokładnie. I to jest z tym genem związane. Wtedy akurat jeszcze nie wiedziałem, dlaczego one okrążyły ten las. Dopiero później zrobiłem około 30 treningów i robiłem to na zasadzie takiej, że puszczałem pojedynczo gołębie co 10 minut i gołębie, które miały ten gen, po prostu leciały po linii prostej. Gołębie, które nie miały tego genu, obkrążały po prostu ten las. Na ten moment mogę powiedzieć, że żeby w 100% mieć pewność co do tego genu, Instytut podjął współpracę z czołowymi hodowcami z Belgii. W najbliższych tygodniach mają być dostarczone pióra z tych gołębi do badań i mają być jeszcze porównane po prostu te geny z naszymi gołębiami i czy, żeby potwierdzić, że to jest na 100% ten gen. W tym momencie już mamy dwa geny z tego wyłonionych, pracujemy jeszcze nad trzema genami. Myślę, że jeszcze w kwietniu i w maju, gdy rozpoczną się treningi, będziemy po prostu dalej testować te GPS-y i poszczególne dodatkowe geny i będziemy mieć już wiedzę, które dokładnie te geny są w 100% skuteczne. Jeżeli chodzi o orientację gołębi. Czyli zobaczcie, hodowcy w Polsce mamy hodowlę, która bada na własny koszt gołębie pod kątem właśnie genów i przede wszystkim pod kątem skąd bierze się ten... Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o te geny orientacje, to tak, geny na szybkość no, są ogólnie dostępne i w wielu krajach są wykonywane. Jeżeli chodzi na orientację, to nie słyszałem, żeby ktokolwiek inny instytut przeprowadzał badania w tym temacie. Instytut jeszcze zrobił doświadczenie, te geny z gołębi wybitnych porównał z gołębiami rasowymi. Gołębie rasowe, ani jeden na 100 gołębi rasowych nie miał tego genu. Więc to jest kolejny dowód na to, że tylko dobre gołębie po prostu lotowe posiadają ten gen. Kolejną pasją w naszej hodowli mojego taty głównie to są szczygły syberyjskie. Są to szczygły hodowlane, które hoduje się pod wystawy, pokazy. Kolekcją tych szczegółów jest Belgia, Włochy. Tam ceny takich szczegółów osiągają ponad 1000 euro za jedną sztukę. Szczygieł taki jest troszkę większy od dziko żyjącego. No, one są specjalnie tak krzyżowane, żeby osiągnąć no, jak największy rozmiar takiego ptaka. Oraz ważne są ubarwienie. Szczególnie są cenne mutacje. Jakbyś mógł wejść tam głębiej. Z prawej strony można zobaczyć, jest jeden szczygieł w mutacji agatowej. No to najbardziej pożądane szczygieł. To powiem szczerze, te ptaszki są bardzo delikatne. Jeszcze bardziej delikatne jak gołębie.
jeżeli chodzi o szczygły, szczygły są jeszcze bardziej delikatne jak gołębie pocztowe czy rasowe. Tutaj gołębie, ta woda musi być na bieżąco wymieniana, świeża, kolidełka dezynfekowane praktycznie codziennie. Jeżeli się tego nie zapewni, to te gołębie, szczygły po prostu będą chorować. Gdyż one są przystosowane do życia w naturze, więc tutaj muszą być naprawdę szczególne, tak zapewnione warunki, żeby po prostu ten szczygieł nie był narażony na jakieś bakterie czy dodatkowe choroby. Rozmawialiśmy też o cenach. Ceny to jakie to są dla takiego szczygła? Jeżeli chodzi o szczygły, to no, za już takiego topowego, który wygrywa też wystawy, jest pokazowy, to już jest cena około 1000 euro. O. Więc no, jest to też droga pasja, ale jest bardzo dużo pasjonatów. Coraz więcej, powiem szczerze, tych ptaszków. Wasza hodowla liczy mniej więcej ile takich szczegółów? No, w tym momencie mamy gdzieś około 100 z tych szczegółów jest. Powiem, ja akurat się w tym nie zajmuję, ze względu na to, że bardziej mnie interesują gołębie pocztowe. To jest tutaj, tata strasznie żyje tym. Oczywiście, no, tata lubi wiele płaszczyzn. Konie, gołębie pocztowe, ozdobne. No, w gołębiach ozdobnych, gdzie przejdziemy za chwilę, w jednej rasie jest 7 razy mistrzem Polski. Wow. Więc to jest, no, nie, odnosimy sukcesy nie tylko w gołębiach pocztowych. Jeżeli chodzi o szczegóły, to jaki kraj jest takim głównym krajem najbardziej rozwiniętym pod kątem tej hodowli? Znaczy, najwięcej hodowców szczygłów i szczygły, co odnoszą najwyższe ceny, to są dwa kraje, Włochy i Belgia. Włochy dlatego, że wielu śpiewaków trzyma sobie te szczygły, bo uwielbiają po prostu śpiew tych ptaków. Oni są jakby wyczuleni na piękno dźwięku, a powiem szczerze, o poranku, jak te szczygły staną, no to naprawdę przepięknie śpiewają. Kolejną pasją taty są gołębie ozdobne. 3 lata temu bodajże założył związek gołębi rasowych w Tarnowie. W ogóle jest wielkim pasjonatą polskich ras gołębi ozdobnych, takich jak stawak małopolski, który tutaj widzimy, którym jest bodajże chyba 7-krotnym mistrzem Polski w tej rasie. Posiada też rysia polskiego, więc to są kolejne jakby pochłaniacze czasu. To może gołębie trochę cierpią pocztowe, ale we wszystkim staramy się na najwyższym poziomie osiągać sukcesy. No ale jeżeli tu już mówimy o gołębiach ozdobnych, to ceny nie mogą sięgnąć takie jak gołębi pocztowych. No wiadomo, no po pierwsze nie ma aż tak dużej liczby hodowców gołębi ozdobnych jak pocztowych. No i wydaje mi się, że troszkę jest mniejsza rywalizacja. Jednak w gołębiach pocztowych jest ta adrenalina, ta rywalizacja większa. A jak w przypadku zdrowia? Bo wiem, że przy gołębiach ozdobnych też jest dużo większy problem. Jeżeli chodzi o zdrowie, to zależy też dużo od rasy. Na przykład stawak małopolski czy stawak polski, a w szczególności ryś, to są rasy, powiem szczerze, bardziej odporne na choroby jak pocztowe. I one w ogóle praktycznie dużo mniej potrzebują leczenia antybiotyków niż gołębie pocztowe. Może ze względu też na to, że te gołębie nie mają takiej styczności z innymi, jak gołębie przykładowo pocztowe. Inaczej jest w gołębiach srebrniak polski. To jest akurat jedna z najdroższych ras ozdobnych gołębi w Polsce, w której również tata był mistrzem Polski. Tutaj te gołębie, no, tu jest wielu pasjonatów, którzy wydają duże pieniądze. Są to pieniądze porównywalne do gołębi pocztowych, bo zdarzają się kwoty nawet 20 tysięcy złotych za gołębia. Srebrniak? Srebrniak, tak, srebrniak polski. Więc to jest rasa taka, powiedziałbym, szczególna wśród tych ozdobnych, taka prestiżowa, że te ceny są dużo wyższe, jak porównując do innych ras. Akurat tutaj na tych przedziałach gębników nie mamy tego
ja srebrniaka, więc nie jesteśmy w stanie zaprezentować, ale może na kolejnych filmach się uda. Dokładnie, hodowcy, tutaj warto tylko zaznaczyć, to jest to, że ktoś, kto ma świadomość, że wspólnie z tatą prowadzicie firmę Polmark, to jest firma nie tylko związana z gołębiami, bo tutaj znaczy, jeżeli chodzi... Gołębie to jest, ja bym powiedział, że to jest 20% naszej działalności, a głównie to się zajmujemy po prostu elektryką, sprzedażą i produkcją łączników, gniazdek, przedłużaczy, kabli i tak dalej. W Castoramie, w wszystkich sieciówkach są wasze... W tym momencie chyba obsługujemy 750 marketów w Polsce, w najbliższych miesiącach... Myślę, że wejdziemy do sieci OBI, więc będziemy mieć wszystkie większe markety w Polsce, po prostu będziemy obsługiwać. Mówię to po to tylko i wyłącznie, żeby każdy z hodowców zdał sobie z tego sprawę, ile kosztuje to czasu i pracy. No bardzo dużo, dlatego no, na gołębie powiem szczerze, no tego czasu może jest troszkę za mało, ale no staramy się to jakoś pogodzić. Tu chciałbym zaprezentować jednego z naszych najlepszych gołębi lotowych. Jest to w sumie chyba jeden z najbardziej znanych gołębi u nas w oddziele. On ma numer 40, wszyscy na niego mają 40. Ten gołąb był dwa razy najlepszym gołębiem oddziału Tarnów-Mościce. W przeciągu 3 lat zdobył 40 konkursów. Jeden konkurs tylko stracił ze względu na to, że akurat był lot deszczowy i go przesiedział na dachu i stąd po prostu nie zdobył kompletu za te 3 lata. W tym momencie ten gołąb jest u nas na gołębniku już rozpłodowym ze względu z dwóch powodów. Pierwsze, już naprawdę się wykazał u nas, po drugie gołąb ma wybitne geny na orientację. Ten gołąb po prostu posiada na ten moment maksymalny gen, jaki znamy na orientację i w najbliższych latach planujemy na tym gołębiu głównie oprzeć całą linię hodowlaną. Dzieci z tego gołębia będziemy łączyć po prostu z Cavendishem i z naszymi starymi liniami, ale po prostu no, też musimy coś dorzucać nowego do hodowli. I stwierdziliśmy, że ten gołąb będzie idealny. Jest to gołąb oryginalny, urodzony u Johanna Reinharta i on jest urodzony w Niemczech, ten gołąb. Johan w 2015 roku wysłał nam 28 sztuk gołębi na niemieckich obrączkach i te gołębie przyleciały cały program młodych. Na młode z tych 28 przy oblotach chyba zginął jeden czy dwa gołębie. Loty przeleciały i od 5 lat większość tych gołębi w dalszym ciągu leci, pomimo że się nie urodziły u nas i wiele z tych gołębi już zrobiło 12, 13, 14 konkursów, więc no, są to gołębie na pewno z takimi cechami, co sprawdzają się na innym terenie, niekoniecznie macierzystym. Dlatego no, tutaj to myślę jest jeden z gołębi naszych przyszłościowych hodowli. W związku, że dużo młodych wypuściliśmy w tym roku z tego gołębia, co nawet widać po pierzeniu, on się w dalszym ciągu pierzy, bo cały czas praktycznie był łączony. Przeznaczyliśmy jednego gołębia, on będzie na pierwszej pozycji na zbliżającej się aukcji. Będzie to samiec, syn jego. I on był złączony w tym roku z samicą od Gino Clippe. Samica, z którą był złączony, jest wnuczką Golden Kinga, więc najlepsze gołębie Gino razy najlepszy nasz samiec. No myślę, że tu będzie naprawdę no, coś wspaniałego. Dziękuję. Ja tylko dodam jeszcze, hodowcy, że o Golden Kingu w tym roku będzie bardzo głośno. No, to będzie gołąb, który... Bo bodajże 23 grudnia będzie aukcja, na której Gino będzie sprzedawał prawie praktycznie wszystkie swoje gołębie na Clippie i Golden King ma podobno osiągnąć rekordową cenę. Kolejną samicą, którą chciałbym zaprezentować, jest samica o imieniu Bolivia.
Była to nasza lotowa samica. Ta samica była 3 razy pierwsza na oddział. Była najlepszą samicą okręgu. Jest to wnuczka gołębia od Berkamenów, Beckhama. Od bodajże 6 lat ta samica jest u nas na rozpłodzie. Na aukcję przeznaczyliśmy jej syna. Ona w tym roku była złączona z gołębiem Hardy Krugera, podwójnym wnukiem Black Powera. Więc tu będzie połączenie top najlepsze gołębie w mojej ocenie na wspólne gołębniki razy nasza wybitna lotniczka. Samica ta również posiada wybitny gen na orientację, więc myślę, że nawet pod wspólne gołębniki warto po prostu tutaj w tą linię zainwestować. Gołąb kapitalnej budowy? Dokładnie. Ona co prawda się pierzy. Się bardzo mocno okres pierzenia. Pierwsze, troszkę później złączyliśmy gołębie w tym roku ze względu na epidemię i nie wiadomo było, co będzie w ogóle z sezonem. A drugie, chcieliśmy pociągnąć więcej młodych, więc samica po prostu bodajże miesiąc temu dopiero została rozłączona. Kolejny gołąb, którego chciałbym zaprezentować, jest samica oryginalna od Jana Hojmansa. Jest to podwójna wnuczka Harego. Ojcem tej samicy jest jeden z najlepszych synów Harego, mianowicie Beauty Harry. W tym momencie te gołębie na zagranicznych portalach aukcyjnych osiągają astronomiczne kwoty. Bodajże ostatni weekend dziecko po Beauty Harry osiągnęło kwotę ponad 12 tysięcy euro. Więc są to gołębie na topie i bardzo pożądane. Jeżeli chodzi o tą samicę, ta samica jest przebadana na geny na orientację. Posiada najwyższy gen, jeżeli chodzi o orientację. Mamy po niej już około 15 dzieci na rozpłodzie. Tą samicę cały czas trzymamy z samcem, też oryginalnym, od Jana Hojmansa, którego zaprezentuję za chwilę. Więc myślę, że to jest gołąb, po którym na pewno warto coś nabyć. Na aukcji najbliższej będzie właśnie młody po tej samicy i po samcu, którego za chwilę zaprezentuję. Kolejnego gołębia, którego chciałbym zaprezentować, to lotowy gołąb z drużyny mojego taty. Jest to gołąb 954. Ten samiec był w drużynie, z której tata zdobył mistrza Polski w 2017 roku. Jest to gołąb po oryginalnym Kopmanie z Kleine Dirka. Matka jest oryginalna samica Andreasa Drapy. Ten samiec był dwukrotnie najlepszym samcem okręgu w kategorii B. Był 25 razy bodajże w pierwszej setce na oddział w swojej karierze. Zajmował takie pozycje jak drugi, trzeci, czwarty, piąty na oddział przy 3-4 tysiącach gołębi. W tym momencie jest to gołąb przeznaczony na rozwód. Wypuściliśmy po nim 12 młodych w tym roku. Przeznaczony jest na rozwód ze względu na swoje wybitne wyniki oraz również posiada najlepszy gen na orientację. I chcemy, żeby po prostu młode po nim, które najczęściej też zostawiamy na gołębniku rozpłodowym, również posiadały ten maksymalny gen na orientację. Kolejny gołąb nasz rozpłodowy, którego chciałbym zaprezentować, jest samiec oryginalny od Jana Hojmansa.
Ojcem tego gołębia jest pełny brat Harego. Matką jest córka Harego. Więc jest to tutaj też mocny imbret na linię Harego. Ten gołąb cechuje się nieprawdopodobnie krótkim przedramieniem. Powiem szczerze, że rzadko naprawdę spotkać gołębia o tak trzymającym skrzydle przy sobie i tak krótkim przedramieniu. To on po prostu nie jest, nie, ciężko aż po prostu tutaj to skrzydło tutaj odchylić. Ten samiec był właśnie złączony z córką Beauty Harego i na najbliższej aukcji będzie prezentowane dziecko po tej parze. Teraz znajdujemy się przed gołębnikiem mojego taty. Jest to gołębnik z 2001 roku. Z tego gołębnika właśnie udało się wylecieć tytuł mistrza Polski w kategorii C w 2017 roku. Jest to chyba jeden z pierwszych gołębników. Jeden z pierwszych gołębników. Może na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy gołębniki ogrodowe, bo wcześniej też lotowaliśmy z gołębników nad firmą, ale to już lata wstecz. Powiem szczerze, że ten gołębnik jest szczególny, bo najlepsze wyniki, jakie mieliśmy, to z tego gołębnika. Szczególnie wybitnie nam leciały gołębie z tego gołębnika w 2009 i 2010 roku, gdzie na 14 lotów mieliśmy 13 razy pierwszego gołębia. 13 lotów chyba było pod rząd, co był pierwszy gołąb na oddział. Chyba na 14 się udało, że był drugi czy trzeci gołąb na oddział. Ale ciężko powiedzieć, dlaczego akurat z tego nam tak dobrze gołębnika lecą. Troszkę jest może inaczej skierowany, jak tamte gołębniki. A tak to jakoś większych różnic nie widzę. Jest podobna zasada jak w tamtym gołębniku. Tutaj nie ma może otworów tych dolnych. Otwieramy po prostu tutaj przednie okno na tam 2-3 cm do wlotu powietrza. Tak jak jest dzisiaj, już zimno, wilgoć, to jest przymknięte, ale praktycznie 8-10 miesięcy w roku jest to wszystko otwarte. W tym gołębniku tu mamy też korytarz przez gołębnik. Oczywiście w tym gołębniku również mamy płyty grzewcze. Płyta automatycznie się włącza, jak tylko wilgotność po prostu przekroczy pożądane parametry. Najczęściej staramy się, żeby ta wilgotność była między 60 a 65%, gdyż wtedy najmniej tych bakterii, grzybów się rozwija i są to najlepsze warunki dla gołębi. Chciałbym zaprezentować jednego z najlepszych samców staty drużyny. Jest to samiec 862. Jest to wnuk starego Szpaka i Awy. Ten gołąb, ciężko mi powiedzieć, ile ma konkursów, bo już aż tak nie jestem w stanie wszystkiego sprawdzać, ale myślę, że grubo ponad 50-60 może. Z 8-10 razy był na pewno w pierwszej dziesiątce na oddział. I również ten gołąb sprawdza się w lotach 100 km, 200, ale również też potrafi czołowo przyjść z lotu maratońskiego 730 km. Jeszcze go o numerze? 862. W tym momencie już wyrzucił ostatnie pióro. Ostatnie pióro dorasta. On kończył loty na dwóch piórach, więc praktycznie do połowy listopada wyrzucił 8 piór. Tu mamy kolejne 3 przedziały. 3 działy samic. Stąd lotujemy samicami we wdowieństwie klasycznym. Tu mamy taką dodatkową jakby skrzynkę w celach, która gwarantuje nam, że jeżeli gołębie nawet spotykają się razem, to się nie parują,
bo po prostu to jest na tyle wysoka, niska cela, że zapobiega parowaniu się gołębiom. Również na tym gołębniku jest płyta grzewcza. O, ciekawość, która może też nikt nie ma tego gołębniku. To jest, odłączyłem, to jest karmik na gryc. I ten gryc jest podłączony do prądu. Tu utrzymuje się temperatura między 36 a 40 stopni, co gwarantuje, że nawet jeżeli jest wilgotność tak duża na zewnątrz, że płyta grzewcza nie wyrabia, to tu jest taka wilgotność przy tym grycie, że gryc nie złapie grzyba. Czyli pierwsze proste pytanie, czy u was w Polmarku można to kupić? Można. Wow. Nie jest, powiem szczerze, że nie reklamowaliśmy tego produktu. Czyli u was w Polmarku można... A nie masz świadomości, jaka to jest cena mniej więcej? Nie, powiem szczerze, że nie mam. Pierwsze w sumie te grytowniki to poszły pod nasze zamówienie, bo wiemy, jak istotny jest po prostu zdrowie gołębia pod kątem grzybicy. A jeżeli gołębie dostaną karmę, która jest wilgotna, albo gryt, który złapie wilgoć, to automatycznie momentalnie jest grzybica. No i efekt później jest taki, że trzeba gołębie albo leczyć wiele dni jakimś antybiotykiem na grzybicę, albo kuracje jodowe. No, jest to utrudnienie, a to nam gwarantuje, że po prostu to jest kolejny etap, że gołębie są ochronione, jakby odporniejsze na tego grzyba. Jedną z ciekawostek naszej hodowli jest cela, do której gołębie lotowe lecą. I samce, i samice mają jednakową celę, gdyż lecimy wdowieństwem klasycznym, ale zasada jest taka, jeżeli samiec leci z lotu, to w czasie lotu samica tutaj czeka na niego w celi. I po przylocie samiec zostaje wpuszczony do tej celi, ale nie ma możliwości, żeby się parowały te samce. Dlaczego? Tu jest tak odpowiednio dobrana wysokość, że odpowiednio nisko, że samiec po prostu nie jest w stanie z samicą się parować. I nie jest w stanie na nią skoczyć. Dokładnie. I to samo jest z drugą strony. Co to nam daje? Jeżeli gołębie trenujemy na tygodniu, wywozimy, a chcemy, żeby gołębie się widziały, to wcześniej odpowiednio wrzucamy samice do celi, samce przychodzą, przylatują, widzą samicę, wrzucamy samca, nie ma parowania na tygodniu. A wiadomo, no niestety, jeżeli gołębie parują się na tygodniu, to jest automatycznie spadek formy. Na przykład to samo jest u ludzi. Bokser przed walką miesiąc po prostu nie ma stosunku ze względu na to, żeby nie tracić formy. Wtedy formę traci, ale żona. No. Ale nie, to super patent. Patent, który bym powiedział, że jest genialny wręcz, bo prosty, a genialny. Wy to podpatrzyliście gdzieś, czy... A czy akurat to zastosowanie, to nasz przyjaciel Heinrich Renz zastosował, gdy jeszcze nam pomagał. Na ten moment Heinrich ze względu na chorobę już nie pomaga nam, przebywa w Niemczech. Dłuższy okres przebywał w szpitalu, ponad miesiąc był w ogóle w śpiączce. Wszystkie te choroby, które teraz Heinricha dotykają, to są powikłania po tragedii katowickiej, gdzie przebył po tej tragedii katowickiej, gdy hala spadła, elementy na niego, chyba 28 operacji. No ale niestety co jakiś czas dostaje po prostu powikłania. Stan zapalny od kręgosłupa, gdyż jeden z kręgów ma pękniętych. Więc ciężko to przeżywa wszystko, jest zakochany, dalej pyta, co jakiś czas dzwoni, jak u nas, ale niestety zdrowie nie jest mu już w stanie pozwolić na to, żeby po prostu w dalszym ciągu nam pomagał tu na miejscu. Człowiek, który tak naprawdę był takim, bym powiedział, sercem pod kątem jakby tej pracy przy gołębiach, bo to pielęgniarze wykonywali pracę, a on był odpowiedzialny za to, co oni mają robić. Znaczy, jeżeli chodzi o Heinricha, to Heinrich nieprawdopodobną wiedzę ma. Wypromował, myślę, 3, może więcej mistrzów Niemiec. Pracował
bodajże 5 lat w Chinach, w gołębnikach u czołowych hodowców, obsługiwał wspólny gołębnik w Chinach, obsługiwał wspólny gołębnik w Niemczech. No jeżeli chodzi o wiedzę, to to jest wiedza no nieprawdopodobna i przemyślenia Heinricha są całkowicie inne na wiele tematów niż te, które obowiązują w ogóle w sporcie. Generalnie są w obiegu hodowców gołębi. Jesteśmy przed wolierą gołębi młodych mojego taty. Tą wolierę zrobiliśmy w tym roku. Ciekawostek, jaką zastosowaliśmy w tej wolierze, jest plastikowy ruszt podwieszany. Do tej pory we wszystkich wolierach mieliśmy metalowy ruszt. Na pewno sprawdza się ten ruszt, ale ma jedną wadę, jeżeli chodzi o zimę. W zimie strasznie zimny jest ten ruszt metalowy, gołębie nie za bardzo lubią na nim przebywać. Tu jest zastosowany w naszej produkcji ruszt plastikowy, który na pewno ma wyższą temperaturę w zimie jak metalowy. Po drugie ma zaokrąglone krawędzie, więc gołąb raz, że nie niszczy tak piór na tym ruszcie. Po drugie jest dużo łagodniejszy, przyjemniejszy do chodzenia nawet tym gołębiom. O, mogę powiedzieć, że rusz jest nawet dostępny chyba u nas w sklepie na e-gołąb.pl, więc jak ktoś jest zainteresowany, to... Ja powiem tylko tyle, hodowcy, że ten róż jest strasznie popularny, bo jest to róż podwieszany, to nie jest ten róż z Polmarku, który jest na tych tak, stopkach. Tak, dokładnie, bo mamy dwa rodzaje róż. Tu mamy róż, który jest na stopkach 8-centymetrowych. Jeżeli ktoś nie ma możliwości podwiesić rusztu, to wtedy taki stosuje. Jeżeli ktoś ma odpowiednią wysokość w gębniku, jest w stanie po prostu podwiesić ten rusz, no to najczęściej stosuje taki. Ten rusz jest plus taki, że tu można dowolnie sobie ustawić według własnej konstrukcji wysokość, na jaką podłoże jest wysokości. No wiadomo, że jak już jest powyżej tych 60-70 cm podłoże niżej niż rusz, to nam daje gwarancję, że na gębniku praktycznie w ogóle pyłu nie mamy, bo pomimo, że ten gołąb zleci na ten rusz, to ten pył nie wzbija się do góry. No i tu jest no... Kolejny kluczowy, jeden z kluczowych elementów, który gwarantuje, że gołębie będą utrzymywać zdrowe drogi oddechowe. To jest coś, co kiedyś rozmawialiśmy, nawet chyba nie wiem, czy nie dzisiaj, o Czaplińskim, co dokładnie, stworzył ten gołębik. Znaczy, oglądałem wasz film i stwierdziłem, że pan Tomek ma jeden z, myślę, że teraz jeden z lepszych gołębników, jeżeli chodzi, bo tam jest tak wysoki gołębnik, że pomimo... Nawet jakby większa ilość gołębi latała w tym gołębniku w danym momencie, to tam w ogóle kurzu chyba nie bo ma, bo tam wszystko leci metr w dół. Wysoki ruszt od podłoża i to wszystko dokładnie. Spada tak nisko, że gołębie nie są w stanie tego ruszyć do góry. No niestety choroby się biorą na gołębniku najczęściej albo z przeciągów, albo z kurzów, pyłów, no i też z wilgotności zbyt wysokiej. A jeżeli jest po prostu zastosowane wszystkie te elementy po kolei, ruszt na odpowiedniej wysokości, regulator temperatury, dobra wentylacja, to gwarantuje, że jesteśmy w stanie zapewnić temu gołębiowi odpowiednie zdrowie. Tym bardziej, że tutaj akurat jeżeli chodzi o ten ruszt, ten nowego typu, to mogę powiedzieć tylko tyle, że sami najlepsi hodowcy go stosują, nawet tego przykładem przecież może być Piotrek Bugała. O, no to przecież Piotrek, tak samo, Piotrek w gołębniku rozpłodowym na wojlerze ma ten róż i gdzie byśmy hodowcy nie pojechali, to na to akurat zwracam uwagę, bo są te kraty Wema, ale to są, tak ty powiedziałeś, właśnie nie sprawdzają się w zimę, bo one są zimne i gołębia ociągnie. One są zimne i drugie gołębie tak niechętnie na nim lubią w ogóle siedzieć, gdyż te krawędzie ma troszkę ostrzejsze jak ten. Tutaj specjalnie tak wyprofilowaliśmy te oczka, żeby gołąb po prostu chodząc po nim nie czuł jakiegoś dyskomfortu. Tym bardziej, że zaznaczyć trzeba hodowcy jeszcze to, że wytrzymałość takiego rusztu, przynajmniej na taką osobę 150 kg, 200 lekko, bez problemu. Znaczy testowaliśmy, powiem szczerze, u nas w hodowli tam osoby 130 kg, tak 135 i spokojnie wytrzymywały. No. Hodowli Marcina i Marka Rzepki jest duża zmiana, ze względu na to, że w ostatnich 2 latach poczyniliście duże inwestycje w kierunku gołębi zachodnich. Są to gołębie, które właśnie będą Wam pomagały w utrzymaniu bardzo wysokiego poziomu latania tymi gołębiami. I też ważna ciekawostka co do hodowców, bo dzwonią i pytają o zakup gołębi, tak? Dokładnie. Hodowcy dzwonią, pytają, chcą nabyć gołębie, pytają nas o ceny. No, często hodowcy są troszkę rozczarowani, bo no, ceny mimo wszystko... No, musimy trzymać wyższe ze względu na to, że
nas bardzo dużo te gołębie kosztowały, więc ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby ktoś liczył na to, że kupi gołębia za 400 czy 500 zł, gdy my płacimy po parę tysięcy euro za gołębie, więc... Za rodziców, a pamiętajmy, rodziców mamy zawsze dwóch. Dokładnie, więc tu jest jedna rzecz, którą chciałem wyjaśnić hodowcom. Druga rzecz, bardzo duże inwestycje ponieśliśmy, jeżeli patrząc na geny. Tutaj hodowca otrzymuje praktycznie gołębia, który jest przebadany na genach szybkości, genach orientacji, ma świadomość taką, że rodzice posiadają te geny. I to nie jest tak, że to jest... My po prostu mieliśmy taki kaprys i zrobiliśmy te badania, tylko tutaj są poparte badaniami i to są też koszty. Dokładnie, też warto hodowcy zaznaczyć taki najważniejszy tego fakt, że wy macie jakby firmę Polmark i drugą firmę, nie wiem czy mogę o niej mówić czy nie, to już w zależności od Marcina, ale hodowcy, to są dwie firmy, które wam przynoszą dochód, a to jest was zysk, a gołębie to jest dla was tylko i wyłącznie rozrywka. I tak jak ty, Marcin, byś pewnie powiedział, że wy z tego nie musicie zarabiać i to, że taka cena jest, to jest tylko i wyłącznie dlatego, że rodzice tych gołębi kosztowały czasem po 2, 4, 5, 6 tysięcy euro. Dokładnie. I nie możecie sprzedać dzieci za 200 zł, tak? My uznajemy, że każdy interes, który się prowadzi, nie może być stratny. Jeżeli my sprzedajemy gołębie, to tylko po to, gdyż inwestujemy jeszcze więcej w te gołębie. Jeżeli sprzedajemy gołębia, to te pieniądze idą na zakup nowego gołębia. Dlaczego kupujemy gołębia? Bo kto nie kupuje, ten stoi w miejscu, czyli się cofa. Dokładnie, także hodowcy, kto będzie zainteresowany, zapraszam do aukcji, kto będzie zainteresowany, zapraszam do kontaktu telefonicznego, stronę znacie, tutaj www.mrzepka.com. Więc kto będzie zainteresowany, to kontakt, zawsze możecie dzwonić, ale najważniejsze to, co mówimy, to jest to, że tutaj gołębie przez ostatnie kilka lat, bo to już w sumie trwa 4 lata, jak kupujecie gołębie z najwyższej półki zachodniej, a sami macie w swoim gołębniku dzieci czy Cavendisha, czy Boliwii, no kapitalne gołębie rozpłodowe z przeprowadzanymi genami. Ponad 1000 gołębi z genami. To jest, hodowcy, wyobraźcie sobie, praca wasza ciężka, ale to, co chyba chciałem zaznaczyć, praca, jakbym powiedział, taka, którą powinien wygenerować bardziej jakiś ośrodek badawczy niż zwykła hodowla, tutaj bym powiedział, przeciętna, taka pierwsza hodowla, która bym powiedział, wy no, zrobiliście, tak? To ktoś musi przetrzeć pierwsze tutaj szlaki i dlatego No tutaj bardzo mocny nacisk kładziemy po prostu, żeby po prostu w tym kierunku jak najbardziej się rozwinąć i wzmocnić. Ciekawostka jeszcze z hodowli gołębi Marka i Marcina Rzepków to jest to, że od 6 lat funkcjonuje stacja hodowlana koni, tak by to nazwać, klikowa? No dokładnie, 6 lat mamy już hodowlę koni arabskich. Również tak jak w gołębiach staramy się bazować na top najlepszych koniach. Większość klaczy mamy z polskich hodowli Janów Podlaskich, Michałów. Te klacze, które nabyliśmy, kryjemy najlepszymi ogierami na świecie, które stacjonują we Włoszech, w Emiratach Arabskich. No powiem szczerze, że w tym roku osiągnęliśmy no, znaczny sukces. Nasza klacz Efora osiągnęła tytuł mistrzyni Europy, czempionki. Co do tej pory się nie zdarzyło, żeby w prywatnej hodowli jakikolwiek polski koń wygrał taki tytuł. W tym momencie mamy około 30 koni arabskich. Jedynie można powiedzieć, że w związku, że doszło kolejne hobby, może troszkę mniej czasu jest na gołębie, ale no jakoś próbujemy, staramy się to pogodzić. Tutaj jak widzimy, hodowcy, został oddany do użytku budynek, który na dolnej części ma możliwość 30 koni do pomieszczenia arabskich. Jeżeli chodzi o dół, to mamy 30 boksów, mamy tutaj konie klacze oraz młode. Mamy też ogiery. W tym momencie wszystkie konie są na pastwiskach tutaj. Jeżeli chodzi o górną część, w górnej części mamy salę taką przyjęciową, na której właśnie kręciliśmy pierwszą część filmu. W drugiej części budynku są pokoje dla gości, którzy będą przyjeżdżali, odwiedzali
oglądali konie, będą po prostu mieli zapewniony też nocleg. Czyli tu jest tak, jakby to można powiedzieć, aneks, taki, jak bym to nazwał w prostych słowach, dla koni, dla gości, którzy mogą korzystać ze sali konferencyjnej. Nie tylko, bo wiadomo, że teraz nie ma możliwości, ale plan jest taki, że po prostu zebrania wszystkie sekcyjne mojej sekcji Wola Rzędzińska też będą się tutaj w sali odbywały. Jest zaplecze kuchenne, więc no, myślę, że fajne warunki po prostu na wspólny spędzony czas dla wszystkich hodowców. Jak to się nawet ja dowiedziałem w takim, może w skrócie powiem, że nawet urządzenia, które mają 20 sekund, 20 talerzy. No jest takie urządzenie. Też nie wiedziałem wcześniej, że coś takiego jest, ale no momentalnie po prostu wszystkie talerze są czyste. Dla gości super sprawa. Tutaj widzimy, tak samo jest akurat część, która, nie wiem, to są konie trenowane, czy konie, które... Tu jest akurat taki padok pokazowy, ale na tym padoku też trenujemy konia. Ta operacja polega na tym, żeby po prostu koń dorabiał sobie odpowiedni tempo biegu, ruch. O, teraz widzimy, przez moment był tak zwany ten kus i koń w tym momencie wygląda tak, jakby płynął. Po prostu i on... Czyli że cztery kończyny są uniesione w powietrzu. Dokładnie. Super sprawa. Nie będziemy wchodzić na stajnię, nie będziemy pokazywać tego już z takiego zaplecza konkretnie, już po prostu chcemy podsumować to na takiej zasadzie, żeby hodowcy zobaczyli, że to nie tylko praca przy gołębiach Was dotyczy, ale też duża część tej pracy teraz przy klikowej, czyli kto będzie też jakby z hodowców gołębi zainteresowany, może koniami arabskimi, zapraszamy. No, dobry lot hodowcy, pozdrawiamy, zapraszamy do udziału, czy to w aukcjach, ale przede wszystkim w kontakcie z Wami, jeżeli by ktoś po prostu chciał się coś dowiedzieć, no to zapraszamy. Strona internetowa to jest www.mrzepka.com. Tam jest strona naszych gołębi, gdzie możemy zobaczyć nasze czołowe, topowe gołębie. Oraz ja również zapraszam na aukcję naszą, która rozpocznie się 30 listopada. Myślę, że gołębie top najlepsze, więc zachęcam do licytacji. Dobry lot hodowcy, pozdrawiamy.